Jesteście na kanale Dorota's Freaks. Dzisiaj witam Was z takim pięknym uśmiechem. Dzisiaj wreszcie mogę Wam pokazać, jak podeszłam do tematu, który był wielkim wyzwaniem dla topowej dziesiątki w konkursie Next Face Awards, do której szczęśliwie się dostałam i szczęśliwie mogłam zmierzyć się z tym zadaniem. A temat to Underwater Creatures, czyli po prostu podwodne stworzenia. Oczywiście już tradycyjnie bardzo Wam dziękuję za całe wsparcie, które mi dajecie, za wszystkie kciuki trzymane w mojej sprawie. I chociaż w tym konkursie nie decydują głosy widzów, to ja naprawdę czuję, że nie doszłabym tu bez Was. Dzięki. Ja na stworzenie, które tutaj zrealizowałam, chyba nie mam określenia. Może Wy przyjdziecie z pomocą i pomożecie mi wymyślić jakąś nazwę. Generalnie jest to połączenie jakiegoś rodzaju utopca z atakującą ośmiornicą. Być może jest to osoba, która kiedyś utopiła się w czarnej i mętnej wodzie, a teraz jej ciało zawładnięte przez demoniczną ośmiornicę straszy innych. Być może. Co o tym sądzicie? Niemniej jednak tak to właśnie widzę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Przyznam się, że jest to jedna z najdłuższych charakteryzacji, które na sobie robiłam. Pracowałam nad tym, no, cały dzień. Bite 8 godzin pracy nad tym. Serio. I nie pytajcie mnie, jakim cudem znalazłam tyle czasu. Sama nie mam pojęcia. Więcej na temat tego looku i oczywiście tego, jak go wykonałam, opowiem Wam podczas malowania. A więc zostańcie ze mną. Jeśli macie ochotę, możecie również zasubskrybować kanał, dać lajka. No to co? Zaczynamy? Cały proces tworzenia tej charakteryzacji zaczynam od nałożenia na dobrze wygładzone włosy łysiny, którą wcześniej zrobiłam z glacanu. Nawet nie podejmuję się próby chowania wszystkich moich włosów pod czepkiem, bo wiem, że to i tak się nie uda, więc zrobiłam warkocz, który będzie wisiał z tyłu. Przyklejam czepek do skóry klejem charakteryzatorskim, wszystko dobrze dociskam. Jest to klej, który wiąże, kiedy staje się przezroczysty, więc muszę odczekać pewien czas. Tam, gdzie materiał mocno odstaje, odcinam go nożyczkami, a resztę krawędzi wygładzam acetonem. Jest to taki trik, który pozwala na bardzo dobre właśnie wygładzanie, wyblendowanie tych granic, ale trzeba z acetonem oczywiście bardzo uważać, bo jest on bardzo niebezpieczny, kiedy dostanie się do oczu. Czepek i wszystkie krawędzie pudruję i przechodzę już do malowania. A zaczynam od zielonej bazy, którą nałożyłam przede wszystkim po to, żeby czerwień, ta różowość mojej skóry nie przebijała przez chłodny odcień, który zaraz nałożę. Tu widzicie mój projekt. Powiem Wam, że zaczynam się powoli wyrabiać w tych projektach. Chyba będę robić to częściej. Koniecznie musiałam sobie naszkicować wszystkie macki białą kredką. A teraz już przechodzę do skóry. Biorę trzy farby SFX, od NYX-a oczywiście, białą, zieloną i niebieską. I robię z tego taką miksturę. Najwięcej było białej, w drugiej kolejności niebieskiej i trochę zielonej. Taką mieszanką kolorów pokrywam całą głowę, uszy również, wszystkie te miejsca, w których nie było macek. Najpierw grubszym pędzlem pokrywam wszystkie te większe obszary, a potem zmieniam na bardziej precyzyjny. Białą farbę SFX traktuję jak rozświetlacz i rozjaśniam wszystkie te miejsca najbardziej wystające, czyli kości policzkowe, nos,
czoło, brodę. Żeby uzyskać fajną teksturę, obszarpuję nieco gąbkę lateksową, żeby wyszło mi mniej więcej coś takiego. Nabieram na nią niebieską farbę i konturuję ciemniejsze miejsca na mojej twarzy. Efekt podbijam jeszcze zieloną farbą, która dodatkowo sprawi, jakby nasza postać miała taki, wiecie, morski nalot. Kiedy wszystkie kremowe produkty będą już nałożone, trzeba to dobrze przypudrować. A więc w ruch idzie puder HD. Na najjaśniejsze miejsca dokładam dodatkowo biały puder, finishing powder, ponieważ biała kremowa farba ma tendencję do wtapiania się w inne kolory, a dzięki temu pudrowi wybije nam się ta biel i lepiej utrzyma. Następnie w ruch idą cienie w sztyfcie Cream Shadow Stick w dwóch ciemnych, intensywnych kolorach, granatowym i fioletowym. W pierwszej kolejności idzie właśnie ten niebieski 05. I nakładam go w mniej więcej tych samych miejscach, gdzie konturowałam, podbijając jakby to konturowanie i sprawiając, że jest ono wyraziste. I pojawia się dzięki temu też taki wyraźny odcień. Dodatek fioletu sprawi, że całość nie będzie płaska kolorystycznie, tylko będzie się działo coś ciekawego. Przy brwiach również zdecydowałam się na taki bordowo-fioletowy odcień, używam kredki wodoodpornej. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że wszystkie te kosmetyki, których użyłam, okazały się tak mega wodoodporne, że naprawdę ta kąpiel, którą widzieliście na początku, no totalnie nic nie zmyła. Widzicie teraz taki mega skrót z malowania wszystkich macek, ale nie przejmujcie się, zaraz opowiem o szczegółach. Do ich malowania użyłam przede wszystkim czterech wodoodpornych właśnie kredek. Ta fioletowa, którą widzieliście wcześniej, czarna, jasnobrązowa i biała. Jak widać, zaczynam od brązu. Na każdym etapie kredkę dobrze rozcieram, żeby nie było widać pociągnięć. Do kredek dołącza jeszcze czerwona farba SFX, którą rozcieram nieco te żyłki, które wcześniej namalowałam i dodaję też taki akcent kolorystyczny. Cienie na maskach podkreślam jeszcze czarnym pigmentem Primal Colors. Przyssawki natomiast maluję białą kredką, a przestrzenie między nimi czerwoną farbą. Oczywiście ja Wam tak wszystko pokrótce opowiadam, tak naprawdę trzeba po prostu patrzeć i tam, gdzie trzeba przyciemnić, to przyciemniamy, gdzie trzeba coś rozjaśnić, to rozjaśniamy. Robimy to tak naprawdę dosyć intuicyjnie. Czarny liner w pisaku z takim bardzo precyzyjnym pędzelkiem jest idealny do podkreślenia krawędzi, ale tylko niektórych. Maluję nim też tę dziurę, z której wychodzi ośmiornica i tę czarną maść, która wypływa z niej. A białym eyelinerem podkreślam jeszcze najjaśniejsze miejsca na mackach i przechodzę dalej. Czarną farbę nabieram na tę samą gąbkę poszczępioną, którą wcześniej używałam i tak jakby przybrudzam okolice tej dziury. I oczywiście muszę jeszcze dodać przy mackach cienie, które rzucają na moje ciało. Czarną maść maluję też przy ustach i przy nosie, do którego wchodzi macka ośmiornicy. Niezawodny biały eyeliner posłuży mi także do namalowania tego śluzu, który sobie wymyśliłam, że będzie otaczał macki. Kolejnym etapem jest przyklejenie wszystkich kawałków rafy i skorupiaków, które wykonałam z takiej leciutkiej, napowietrzonej modeliny, którą kupiłam w sklepie plastycznym. Przyklejam te elementy na głowę do czepka i na ramię do skóry. Elementom nadaję taki delikatny kolor dzięki paletce cieni, którą przed chwilą widzieliście.
Elementy do czepka przykleiłam eksperymentalnie na farbę, którą już wcześniej nałożyłam i o dziwo trzymały się rewelacyjnie, nawet w wodzie nic nie odpadło, musiałam to po prostu potem odrywać. Nie uchwyciłam na filmie niestety jednego ważnego elementu, mianowicie tego, że przestrzenie między tymi kawałkami, które przyklejałam, wypełniłam lateksem i watą właśnie namoczoną w lateksie, dzięki czemu uzyskałam takie łagodne przejścia i elementy fajnie się ze sobą połączyły. Przechodzę do makijażu oczu, którego podstawą jest czarna baza pod cienie i czarny pigment. Bazę nakładam na górną powiekę, rozcieram na dolnej, linię wodną maluję czarną kredką, na bazę następnie nakładam czarny cień i dobrze go rozcieram w górę, a fioletowe kolce maluję cieniem w sztywcie, który nabrałam na cienki pędzelek. Oko obrysowuję jeszcze czarnym eyelinerem ze szpicem w wewnętrznym kąciku. Dodaję jeszcze fioletowy akcent i kilka kropek na kolcach. Zęby oczywiście pomalowałam czarnym lakierem. Lakierem do zębów, rzecz jasna. A wszystko po to, żeby kolor zębów nie odznaczał się przy tej czarnej mazi, która wypływa z moich ust. I to wszystko, kochani. Mam nadzieję, że spodobał Wam się efekt mojej pracy, a także nieco mroczna opowieść, którą starałam się pokazać w czołówce. Jako ciekawostkę powiem Wam, że cała muzyka, którą słyszeliście we wstępie, to tak naprawdę ludzki głos. A dokładnie mój i mojego męża. Dzięki, kochani, że i tym razem mi towarzyszyliście, a dla najwytrwalszych jeszcze mały bonusik. Dobra, nie będzie dość. Chlupkanie. To są te wakacje pod palmami. Na rafie. Nie, to są te nurkowanie, rafa. Jak się nie ma, co się robi. No właśnie, w domu trzeba sobie zorganizować, nie? Rafa, ośmiornice. Cia. Wszystko jest. Potwory morskie.